Solidarność to jest jedno z najpiękniejszych słów w każdym europejskim języku. To dzięki Solidarności w XX wieku udało nam się pokonać dwa totalitaryzmy. Najpierw nazistowski totalitaryzm, a później totalitaryzm komunistyczny. To dzięki wielkiemu 10-milionowemu ruchowi Solidarność w Polsce, a także dzięki Solidarności ludów i narodów Europy Środkowej i Wschodniej udało się pokonać zniewolenie. To wreszcie dzięki Solidarności dzisiaj pomagamy sobie nawzajem i przezwyciężamy pandemię, ten trudny czas COVID-u, ten trudny czas pandemii. To dzięki Solidarności jesteśmy razem i razem osiągamy sukcesy.